Z łaski Chrystusowej, Ewangelia świętego Mateusza, siódmy rozdział, trzynasty werset. Siódmy rozdział, trzynasty werset Ewangelia świętego Mateusza. Chodźcie przez ciasną bramę, ale bowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie do zatracenia, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzały na ów dom, i runął na upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, ale bowiem uczył je jako moc mający, a nie jako ich uczeni w piśmie. Dwudziesty trzeci rozdział, pierwszy werset Ewangelia świętego Mateusza. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy: Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszyscy więc cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. Lubią też pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabi. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, ale bowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym, a kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto nie będzie poniżał, będzie wywyższony. Amen. Wielu, mówi Chrystus, w dniu porwania Kościoła,
gdzie wszystko się skończy. Albo dla zguby, albo dla wiecznego życia. Wielu będzie, którzy będą stać w obecności Boga i będą mówić: Panie, Panie, otwórz nam, ale drzwi będą zamknięte i będą się skarżyć, bo będą wymagać wejścia do Królestwa Niebios i będą mówić: dlaczego nie otwierasz nam, Panie? Nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim. Ty nie dałeś nam charyzmę prorokowania, nie dawałeś nam słowa, abyśmy prorokowaliśmy. Nie prorokowaliśmy, nie... Wielu będzie mówić też, że w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów. Nie dałeś nam mocy i władzy nad wszystkimi duchami złymi i abyśmy je wypędzali w Twoim imieniu. I wielu będzie mówić: nie czyniliśmy wiele cudów, uzdrowienia, błogosławieństwa w imieniu Twoim. I będą wymagać, aby weszli do Królestwa Niebios i drzwi będą zamknięte. To jest nie do wiary. I to jest nie do wiary. Wielu będą mieli cuda, moc, prorokowanie. Wielu, nie jeden, dwóch, jako wyjątek. Wielu, mówi Chrystus. Ale drzwi będą zamknięte. I wytłumacza. Kim będą ci wielu i dla jakiej przyczyny ci wielu, tych wielu, będą wymagać samousprawiedliwieniem z powodu charyzmatów Pana, aby weszli i nie będą mogli wejść. Kto słucha moje słowa, tych słów i wykonuje je, tego przyrównam do mężego mądrego, który zbudował swój dom na opoce, na skale. Kto słucha moje słowa i wykonuje je, tego przyrównam do męża mądrego. Dlaczego? Bo mądry mąż, mądry mężczyzna ma myśli, decyzje, działanie. Decyduje, aby zbudował swój dom. Nie chce mieszkać na ulicy bezdomny. Nie chce robić, co chce, aby się męczył w tym świecie grzesznym, w nieszczęściu i zgubie. Chce zbudować dom trwały na opoce i tam chce, aby jego dusza miała odpoczynek. Tam, aby rozkoszował się w swojej rodzinie, w swoim życiu, w obecności Boga. Chce zbudować dom i my dzisiaj przyszliśmy tutaj, bo chcemy zbudować dom. Nie mamy innej przyczyny, abyśmy przyszli. Ale są mądrzy, którzy chcą zbudować dom, ale i niemądrzy, którzy chcą zbudować dom. I mądry jest ten, jest mądry człowiek, który zna wolę Boga. Mądry człowiek, który umie wykonywać Słowo Boże. I mądry człowiek, który przewiduje, znając przyszłość. I mądry jest ten, który wie, że jak zbuduje swój dom, przyjdą próby. Nie będzie wszystko dobrze, tak jak budujemy. Tak jak wejdziemy do domu, wtedy przyjdą problemy.
Wtedy spadnie deszcz. Przyjdą ulewy, przyjdą rzeki. I to, co ma znaczenie, nie jest, że zbuduję dom. Bo są ci, którzy nie budują. Ale słowa Pana nie są dla tych, którzy nie budują. Słowo Boże jest dla tych, którzy budują. I to, co ma znaczenie, nie jest, abym zbudował dom. Ale to, co ma znaczenie, jest, gdzie buduję dom. Nie jak, ale gdzie. Bo wszyscy chcą zbudować jeden dom ładny. Wszyscy modlimy się. Wszyscy prosimy o miłosierdzie i litość Bożą. Wszyscy prosimy o pomoc Boga. Przecież tutaj przyszliśmy. Wszyscy budujemy. I budujemy dobrze. I budujemy co najmniej, ile możemy, zgodnie ze Słowem Bożym. Ale ktoś, który zna, że przyjdzie próba, przewiduje. I to jest dzisiejszy przekaz, bracia i siostry, abyśmy przewidywali. Abyśmy przewidywali nie to, co sobie wyobrażamy, ale to, co mówi nam Słowo Boże, że przyjdą. Abyśmy przewidywali. Abyśmy przewidywali wszystko. I jak będziemy przewidywać wszystko? Z modlitwą, z wzywaniem. I abyśmy działali odpowiednie, zgodnie ze Słowem Bożym, który przewiduje i objawia nam poprzez Ducha Świętego przyszłość. Nie wytłumaczamy się, robiąc co chcemy, jak nam przyjdzie. Wiemy. Wiemy, co się dzieje. Wiemy, gdzie żyjemy. Wiemy, co żyjemy. Wiemy, co się stanie. Wiemy, że są bóle kobiety w ciąży. Wiemy, że przyjdzie deszcz ulewny. Wiemy, że przyjdą, że wezbrą rzeki. Wiemy o tym, bo objawia nam o tym Słowo Boże. Ale teraz musimy być nie głupie panny, ale mądre panny. Nie głupie panny, które mówiły: Pan przyjdzie i ja będę gotowy, bo mam zapaloną świecę. Ale mądre panny, które mówią: wezmę z sobą olej, aby mi nie zabrakło, jak przyjdzie Pan. Abym nie został bez oleju na drodze. Wielu będzie tych. Wielu jest zaproszonych, ale mało wybranych. Wielu ostatnich staną się pierwszymi, ale i wielu pierwszych staną się ostatnimi. Wielu. Szeroka jest droga. Wielu jest tych, którzy znajdują szeroką drogę, bramę, ale jest też niewielu tych, którzy wybierają wąską bramę, ciasną drogę i jest mało tych, którzy znajdują ją. A na drodze szerokiej, droga szeroka prowadzi do zguby, a ciasna, wąska droga prowadzi do życia wiecznego. Chodźcie wam powiem. I zwiastowanie ma moc i nie jest tak, jak zgodnie z kazaniem faryzeuszów i uczonych w piśmie, zakonników. Ma moc i władzę. Dlaczego? Bo ma prawdę. Bo jest prawdą. Słowo Boże jest zupełną prawdą. Jest słowo fałszywych proroków i fałszywych nauczycieli. To jest łatwe. Nie ma mocy, nie ma siły. Ma handel.
fałszywy handel, szatański handel. Ale zobaczmy słowo Chrystusowe, które ma moc i władzę. Jak przyjdzie ulewny deszcz i rzeka, twój dom upadnie, runie, czy ustanie się. Jak runie, wtedy jego upadek będzie wielki, ale jak ustanie się, wtedy będzie wielka jego chwała. I nie jest zależne od tego, jak to zbudowałeś dobrze. Zważcie na to, bracia i siostry. Nie jest zależne od tego, jaka piękna willa to jest, jaki piękny jest ten dom, jaki chwalebny jest ten dom, jaki zachowany jest ten dom, czy ma mury mocne i trwałe mury, czy ma piękne okna i sufity. To, co ma znaczenie, jest gdzie zacząłeś, gdzie ustawiłeś pierwszy kamień. To, co ma znaczenie, jest droga, dobra droga. Mądrzy szukają kamienia, szukają dobrej drogi. Nie budują domu gdziekolwiek. O, tutaj ładne pole i zobacz, jest widok piękny, tutaj zbudujemy ten dom. Spadnie. Kopią w Słowie Bożym i szukają kamienia Chrystusa. I tam zaczynają budować. Na opoce zaczynają budować na Chrystusie i kończą na Chrystusie. Powtarzam różnicę, tą małą różnicę, która jest taka wielka. Zaczynają budować z najlepszym materiałem budowlanym, z najlepszymi inżynierami, z najlepszymi tymi, którzy mają piękne rysunki planowe, ale ten dom upadnie i zaczyna drugi i kopie, aby znalazł, gdzie oprze swój dom, i znajduje kamień, opokę Chrystusa. Tylko na Chrystusie mogę oprzeć mój dom. Tylko na Słowie Bożym mogę oprzeć mój dom. Gdziekolwiek zbuduję, upadnie. Gdziekolwiek. Na mojej pracy, gdziekolwiek. Na moim rozumie, na mojej mocy, na majątku mojego ojca. Mam wiele rzeczy, abym zbudował mój dom. Upadnie. Runie. I zbudujesz piękną budowę, ale upadnie. Nie będzie mógł się ustać. Jedna jest tajemnica, bracia i siostry, Słowo Boże. Tutaj oprzyjmij naszą budowę. Budowę naszej rodziny, budowę naszych dzieci, budowę naszego męża, budowę naszej żony. Cokolwiek budujemy, cokolwiek jest to, co budujemy, w Słowie Bożym, w Jezusie Chrystusie, na skalę wiecznej. Pomimo, że ta twoja budowa nie jest bardzo piękna, pomimo, że popełnisz błąd i zdasz okno tutaj, a powinno być tam. Jedna cegłówka będzie brakowała i będzie wpadała woda. Nie szkodzi, ale aby pozostało. Bo to nie ma znaczenia, abyśmy zbudowali coś wielkiego, ważnego, ale aby to pozostało. Nie ma znaczenia, abym prorokował i abym zwiastował pięknie. Dobrze, Bóg niech uczyni łaskę. Nie jest to jednak najważniejsza rzecz, abym był przyodziany pobożnie. I to też jest piękna rzecz, ale ważną rzeczą jest, że cokolwiek robię, aby pozostało. Jak przyjdzie wielka próba, jak przyjdzie koniec i
pozostanie tylko jak buduje Słowo Boże. I teraz diabeł, który zna Słowo bardzo dobrze, Słowo Boże, lepiej od nas. I on to bardzo szuka tego, aby znalazł tą opokę, aby zbudował. Bardzo wejrzał w doskonały zakon wolności. Coś muszę pomyśleć, coś muszę zrobić. Jakiś podstęp muszę zrobić. Coś muszę myśleć, muszę jakiś podstęp, bo ten szuka, aby poszukał, bo on czyta, stara się. I znalazł. Znalazł jednego, który prorokuje, który uczy, który jest świętym człowiekiem Bożym, który jest błogosławionym człowiekiem Bożym. Widzę go, ale psuję mu trochę serca, aby słuchał i aby nie wykonywał. W Słowie Bożym dodaje coś. Ze Słowa Bożego odbiera coś i zaczyna bawić się ze Słowem Bożym. I z proroka staje się fałszywym prorokiem. I z nauczyciela staje się fałszywym nauczycielem. I udaje się diabłowi. Bo diabeł, bo człowiek Boży ma zawsze wierzy we wszystko. I widzi jednego człowieka, który on jest bardzo dobry. Jak pięknie on to mówi. Prawdy mówi. To, co ma znaczenie, nie jest to, co mówi. Jest, jaki owoc ma. I tutaj jest wielka tajemnica, jakbyśmy zrozumieli, o co nam chodzi. Nie ma drzewa dobrego, które by wykonywało zły owoc, wydawało zły owoc. Nie ma drzewa złego, aby wydawał dobry owoc. Nie ma. Chcesz zobaczyć, jakim drzewem jesteś? Chcesz zobaczyć, jakim drzewem jest ten, którego słuchasz i przekonujesz, i masz przekonanie w nim? Chcesz mieć zupełne poróżnienie, abyś budował ty na słowach Bożych, a nie na słowach ludzi, na słowach Boga, tak, poprzez Jeremiasza proroka, bo był też jeszcze jeden prorok wtedy, który mówił, nie bójcie się, będzie zniszczony Nabuchadneszar i wszystko będzie dobrze, ale był fałszywym prorokiem i kto miał nadzieję w nim, zostali zniszczeni. Bracia i siostry, nigdzie nie jesteśmy w bezpieczeństwie, ani w kościele. Co ty mówisz teraz? Naprawdę wam mówię. Nigdzie nie jest zabezpieczone twoje życie, ani w kościele. To, co ma znaczenie, jest, abyś poróżniał samego siebie i innych. Abyś rozumiał Słowo Boże. Abyś budował na skalę. Ja bym poróżniał samego siebie. Ja bym poróżniał moją żonę, ja bym poróżniał mojego brata, abym rozróżniał moje dzieci, ja bym poróżniał tych, z którym rozmawiam i którego słucham. Mam jedną zasadę, czyli Słowo Boże. Z owocu mojego poznacie mnie, z owocu Jego poznacie Go, z owocu Jego, z owocu naszego jesteśmy widoczni. Nie wejdą wszyscy do Królestwa Niebios, ci, którzy mówią, Panie, Panie. Do Królestwa Niebios wejdą ci, którzy słuchają dzisiaj Słowo Boże i są gotowi wykonać Słowo Boże. Dlatego nasz Pan, tycząc się do faryzeuszów, wiecie, co im powiedział? To, co wam mówią, jest dobre, poprawne. Wszystko to, co wam mówią, bo siedzą na mównicy Mojżeszowej. I to wszystko jest poprawne. Słuchajcie to i czyńcie to i zachowujcie to, ale zważajcie.
Nie naśladujcie ich według tego, co postępują, co robią, bo ich owoc jest podstępny, jest zły. Mogą mówić dobre rzeczy, ale zobacz na ich rodzinę, zobacz na ich życie, zobacz na jego żonę, zobacz na ich dzieci, zobacz na jego mężę, zobacz na ich kościół. Zobacz na owoc drzewa. Bo wiele jest zaproszonych, mało jest wybornych. Wielu pierwszych będzie ostatnich i ostatni będą pierwsi. Wielu będą wołać, w imieniu Twoim prorokowaliśmy, zwiastowaliśmy, wykonywaliśmy cuda, ale zostaną zamknięte drzwi przed nimi. Nigdzie nie jesteś zabezpieczony, jak tylko w Słowie Bożym. Nie słuchaj nikogo, żadnego brata, ani nie słuchaj też mnie, nikogo nie słuchaj. Tylko to, co mamy słuchać, jest Chrystus. I dlatego, wiecie, co zrobili uczeni w piśmie i faryzeusze? Mówili wiele rzeczy, poprawnych rzeczy, ale podobało im się, aby ich nazywali nauczycielu, nauczycielu, ciebie będziemy słuchać. I mówi Pan, nie nazywajcie, niech wam się nie podoba, aby was nazywali nauczycielem. Niech wam się nie podoba, aby była posłuszna tobie twoja żona, aby byli posłuszne twoje dzieci. Zostaw w Słowie Bożym tak, ale zostaw wszystko inne. Niech wam się nie podoba, aby was nazywali nauczycielu. Jeden jest nauczyciel, Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. I jedna jest nauka, Ewangelia Jezusa Chrystusa. Nie słuchaj, co mówią. Tradycje, tajemnice, schowane, nic. Ewangelia Chrystusowa jest objawiona poprzez Ducha Świętego i nie jest nam potrzebne. Mamy namaszczenie i namaszczenie nasze uczy nas wszystkiego. Nie jest nam potrzebne wielkich ludzi, potężnych ludzi. Kto z was jest wielkim, niech stanie się sługą i kto chce być pierwszy, niech stanie się sługą wszystkich. Nie chciej być wielkim i nie przyjmuj wielkich. Jednego przyjmuj, Jezusa Chrystusa, Pana. I jak chcesz być błogosławionym, stań się sługą. I jak chcesz być bardzo wielkim, stań się sługą. Bo kto wywyższa samego siebie, będzie poniżony, uniżony. I kto uniża samego siebie, będzie wywyższony. Zważaj więc. Nie nazywaj się nauczycielem. Nie miej wrażenia, że znasz. Nic nie wiemy, bracia i siostry. Nie nazywaj się liderem, przywódcą, tym, który prowadzi. Jeden jest naszym liderem i przewodnikiem, Jezus Chrystus. To, co nas zbawi, bracia i siostry, jest: nie wiem, Panie, naucz mnie, abym wykonywał Twoją wolę. Nie wiem, Panie. Naucz mnie drogi, po której mam chodzić, dobrą drogą, ja bym chodził po niej. I jak jest niepokój i strach, wiedz, że jest mi potrzebna pomoc. I Słowo Boże, bracia i siostry, nie jest trudne. Nie jest trudna, prosta jest droga. Trudną rzeczą jest, łatwą rzeczą jest, aby ci powiedział Pan: siostro, dlaczego farbujesz swoje włosy? Nie wiesz, że to ci prowadzi do zguby? Trudną rzeczą jest, amen. Nie zrobię już tego. Łatwą rzeczą jest, że faryzeusze i uczeni w piśmie
zwiastowali, ale trudną rzeczą jest, aby wykonywali. Dlatego umiłowani bracia i siostry, nie zapominające słuchaczy, ale wykonawcy Słowa Bożego. To nie jest prosta rzecz. To nie jest prosta rzecz, abym był wykonawcą Słowa Bożego. Tylko łaska Boża. Tylko z mocą Ducha Świętego. Tylko z mocą, z duchem uniżonego człowieka, z sercem skruszonego człowieka i z bogobojnością co do Słowa Bożego będę mógł chodzić dokładnie po woli Bożej. Będę mógł budować samego siebie, mój dom, moich braci, jeden drugiego, z sukcesem, znając też coś jeszcze. Teraz jak znaleźliśmy, gdzie mamy budować, zważajmy, jak budujemy. Bo kto buduje ze złotem i srebrem, wie, że jak przyjdzie naprzód ulewny deszcz, rzeki i wiatr, aby wypróbować dom, czy jest trwały, później przyjdzie ogień, aby wypróbować dzieło każdego z osobna. Nikt bez próby nie może wejść do Królestwa Niebios. I przez ulewny deszcz będzie wypróbowany twój dom, ale i poprzez ogień będzie wypróbowane twoje dzieło. I czym jest moje dzieło? Twoje dzieło jest to, co ci dał Chrystus, abyś wykonywał. Jesteś żonaty, twoja rodzina, matka, twoje dzieci, brat, twoje braci, twoje bracia i siostry, prezbiter, abyś troszczył się o ich duszę, diakon, abyś troszczył się o Kościół. Dzieło twoje będzie wypróbowane przez ogień. Jest możliwość, że cię odrzuci, nie, będzie wypróbowane przez ogień. I jak zbudowałeś to złotem, srebrem i kamieniami szlachetnymi, przyjdzie ogień i będzie bardziej przejrzyste twoje dzieło. Ale jak zbudowałeś słomą i drzewem, wtedy twoje dzieło spali się. I jak zdążysz i upamiętasz się i wyjdziesz, jak będzie spalane, wtedy będziesz zbawiony jakby przez ogień. Bracia i siostry, z wielką miłością i z wielką bojaźnią Bożą mówię wam, że jesteśmy na samym końcu. I nie mówię wam, ale wszyscy nam to mówią. Nie straćmy szansy, abyśmy weszli bogato przez bramę do Królestwa Niebios. Bo wielu będą mówić: utrzyłeś nas na placach, jedliśmy ciało Chrystusowe naprzeciwko ciebie, piliśmy i usłyszymy surowy głos: idźcie precz ode mnie, wy, którzy pracujecie, czynicie bezprawie, nigdy was nie znałem, nie pracowaliście zgodnie z prawem, ale pracowaliście, czyniliście w bezprawie. I czym to jest zgodnie z prawem? Dobra droga. Bóg niech nas zachowa, Bóg niech włoży bojaźń i drżenie, abyśmy z bojaźnią i z drżeniem zbawianie swoje sprawowali, abyśmy zaparli się nazywać synami córki faraońskiej, tak jak Mojżesz, i abyśmy zaparliśmy się synami Saula, i niestety nie tak jak Jonathan. Mojżesz, dlatego że się zaparł, Bóg go nazwał przyjacielem i rozmawiał z nim jako przyjaciel z przyjacielem. Jonathan, który nie zaparł się nazywać synem Saula, poszedł tam, gdzie poszedł Saul, ale był takim błogosławionym dzieckiem, takim był umiłowanym przez Boga, tak miłował bardzo Dawida, tak bardzo wierzył w Słowo Boże, znał, było mu to objawione, że jak umrze, jego ojciec będzie drugim po jego ojcu, ale nie wygrał nic z tego, co mu powiedział Bóg, bo nie mógł zaprzeć się
nazywać się synem Saula i nie mógł pójść za Dawidem, za wolą Boga. Dzisiaj zaprzyjmy się nazywać synami tego świata. Jesteśmy dziećmi Bożymi i chodźmy zawsze za Chrystusem, za Jego Słowem, według Ducha Świętego, ale z łaską Chrystusową, z miłosierdziem Bożym i z mocą Ducha Świętego będziemy mogli. Amen.